Czy różaniec to chrześcijańska mantra? Pogadajmy o tym. Szczęść Boże, święty monitorze. Ksiądz Wojtek Iwanecki. I ksiądz Piotr Piekło. Nie. Odpowiadając na pytanie, nie. Ja bym chciał zacząć odpowiedzieć na pytanie. Czasem mam takie wrażenie, że zadajemy takie clickbaitowe pytania w tytułach i potem na nie odpowiadamy. Nie wiem, czy tak nie było z Rysiem, biskupem, z krytyką biskupów. Ja tu o poważnych sprawach. Ja się skupiam na sobie. Weź mnie, nie rozpraszaj. Próbuję osiągnąć... No co właśnie, co chcesz, tak, co chcesz osiągnąć w życiu? Słuchajcie, to jest różnica jest pomiędzy naszą modlitwą różańcową, a jakimiś dalekowschodnimi praktykami. Różnica jest jaka? I często osoby, szczególnie niewierzące, myślę, nie wyłapują tego. Myślą, że to jest to samo. Z zewnątrz wygląda bardzo podobnie i pewne techniki można pewnie zastosować także. Ale jaka jest różnica? Różnica jest taka, że my w naszej modlitwie, także różańcowej, skupiamy się na Bogu. Na osobie, która nas kocha, która nas powoła do istnienia, która ma imię, która woła nas po imieniu, z którą budujemy relacje. Piotr lubi to słowo, więc chciałem je użyć. Tak więc to jest duża różnica, jeżeli porównamy sobie właśnie te praktyki wschodnie wyciszenia się, wejścia w siebie, szukania siebie, pokoju, tak, jakiegoś bytu, prajedni, nie wiadomo czego. Tutaj myślimy konkretnie o osobie trójjednego Boga, który jest miłością. Więc różnica jest. Ale... Nie, ja, tylko ktoś. Tylko ktoś. Tylko Pan Bóg. I tym kimś jest Bóg. Mhm. Odzywa się mucha. Tak. Mucha brzyzyczy? Życie. Będzie nam przeszkadzać dzisiaj mucha. Ale jak się to stało, że taka modlitwa, która właśnie z zewnątrz może być dosyć podobna do tych dalekowschodnich praktyk, jest w ogóle w Kościele obecnie? Zapytajmy eksperta. Dzisiaj ksiądz Piotr Piekło. Ja się przygotowałem do tego odcinka. Ja nie. Bo mam katechezę w szkole podstawowej, pozdrawiam moich uczniów. Ja nie. Znaczy nie mam w szkole podstawowej. Nie masz. Ja po raz pierwszy uczę od 13 lat, uczę w podstawówce. Wow! Uczę. Pozdrawiam moich siódmoklasistów, yo-yo. Pięknie. Oni oglądają pewnie. Pewnie, że oglądają. Tak? Skok z subskrypcji to mamy dzięki temu, że uczę w podstawówce. No, czekam na te rajdy. No, dobra. Dzięki, że jesteście i że oglądacie. Ale wracając. Historia Różańca Świętego. Mucha. No, nie, weźmy ją, zabijmy. Jedź dalej. No. Dobra, nie zabijajmy muchy. Dobrze, lata. Ja się rozproszyłem teraz. Już byłem tak blisko. Dobrze, okej. Historia Różańca Świętego. Skąd się wziął Różaniec Święty? Wziął się nie z odmawiania modlitwy Zdrowaś Mario, ale z odmawiania modlitwy Ojcze Nasz, czyli modlitwy, którą Pan Jezus nauczył apostołów. Już pierwsi pustelnicy w pierwszych wiekach Kościoła odmawiali 150 razy Ojcze Nasz. A dlaczego 150? Dlaczego? Dlatego, że ojcowie, czyli księża, wyświęcani, kapłani, znający języki, łacinę, odmawiali psalmy, a psalmów było 150. Jest w Piśmie Świętym. Więc tak się wziął, skąd się wziął brewiarz, jedna z ulubionych modlitw księdza Wojtka, jest taki odcinek na ten temat, czyli odmawianie 150 psalmów, a bracia niewykształceni odmawiali zamiast tego 150 razy Ojcze Nasz. No tak, tylko mówimy tu już powiedzmy o takim średniowieczu, no bo na pustyni to jeszcze nie było księży, nie było ksiąg. Pustelnik Antoni też sobie chodzi i odmawiał te 150 Ojcze Nasz na pamiątkę psalmów, których nie wszystkie znał na pamięć, bo wielu tych ojców znał na pamięć psalmy, nie? Jeżeli nie wszystkie, to przynajmniej część, bo to też jest taka ciekawostka. No ale z tego się to wzięło. I co było dalej? I dalej był XII wiek, w którym rozpowszechniało się, jak mamy modlitwę Ojcze Nasz, to może też pozdrowienia anielskie, czyli Zdrowaś Maryjo i ta pierwsza część, którą znamy z dzisiejszego Zdrowaś Maryjo, właśnie pozdrowienie anioła, które wypowiedział do Matki Bożej. Jest Ewangelii Świętego Łukasza, tak? Tak. No i to zaczęto odmawiać i też 150 razy. W XV wieku dochodzi nam druga część. Święta Maryjo. I się okazuje, że może powstać różaniec, czyli właśnie psałterz Maryi. Właśnie odmawianie, nie Ojcze Nasz, ale 150 razy Zdrowaś Maryjo. I to Dominikanie. Zaczynają bardzo propagować różaniec, roznoszą go po całym świecie. Roznoszą to źle. Tak, roznoszą, tak. Albo roznosi się inne rzeczy. No właśnie. Dobrze.
Więc tak, takie urządzonko do odmawiania powstaje. Tak, to urządzonko też ewoluowało, bo na wschodzie mamy linę z węzłami, czotka się ona to się nazywa, tak? Na zachodzie radzono sobie kamyczkami, przerzucano kamyczki z woreczka do woreczka, później zaczęto nawlekać i właśnie powstała... Koronka. Taka właśnie. No, taka koronka. Koronka, różaniec, tak, 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 bo tak? W zasadzie na różaniec to modlitwa, a to urządzenie to koronka. I urządzenie. Potem, tak, na urządzenie. Pradawne urządzenie, które każdy z was może mieć w swoim domu. Gadżet modlitewny. No i to jest ich long story short, tak? Krótka historia różańca. Potem jeszcze papieże, papieże byli tacy zakręceni na punkcie różańca, że potrafili większość swoich pism, które oficjalnie napisali, takich oficjalnych w kościele, poświęcić właśnie różańcowi. Oczywiście nasz papież. A nasz papież, no właśnie, bo to jest ważna Każdy sprawa. Każdy jest nasz. Tak, odchodzimy od... Jan Paweł II, ale chodziło nam o to. No. Troszkę odchodzimy od tego pojęcia psałterz Maryi, no bo 150 zdrowaś Mario, czyli mamy... No i stąd w ogóle różaniec, bo nazwa różaniec, rozarium, to jest ogród różany, rozarium. Mhm. Byłeś w Parku Chorzowskim kiedyś, tam jest rozarium. W parkach czasami są rozaria. Czyli ogrody różane, bo 150 róż. I to jest taki bukiet dodany Maryi. Mam różę przy domu. Masz różę. Róża ma kolce. Nie ma róży bez kolc. W każdym razie tak. Ale tu się nam burzy właśnie, bo Jan Paweł II do tego właśnie mieliśmy dołożyć. Dołożył nam jeszcze 5 tajemnic, światła. Czyli 50 zdrowasiek, tak byśmy powiedzieli, i mamy 200. 200. I już odeszliśmy od tej tradycji. Odeszliśmy od tej tradycji takiej psałterza, ale no właśnie, może teraz co jest najważniejsze w odnawianiu różańca, bo możemy się domyśleć, że generalnie nie chodzi o to, żeby skupić się na każdym słowie wezwania, które cały czas powtarzamy. I ty za chwilę pewnie powiesz o tajemnicach i relacji, to ja nie będę w to wchodził. Ja powiem, że dla mnie najważniejsze jest, no ja tak bardziej trochę może w tę wschodnią stronę idę, że w środku no jest właśnie te imię Jezus, w środku modlitwy Zdrowaś Mario, tak? I dla mnie to jest przede wszystkim modlitwa trwania. I pięknie napisał święty Jan Paweł II, skorzystam z cytatu, że odmawiać różaniec bowiem to nic innego jak kontemplować z Marią oblicze Chrystusa. I jeżeli ja miałem powiedzieć, o co chodzi w modlitwie różańcowej, no to właśnie o kontemplację, czyli o trwanie przed obliczem Chrystusa, bo to On, wracając znowu do tej dalekowschodniej, to On jest w centrum tej modlitwy, nie ja, nie tyle ja i moje, wiesz, jakieś nawet intencje, czasami się nam kojarzy, że muszą być te intencje, że różaniec, nie tylko za te intencje, ale przede wszystkim chodzi o to skupienie na Bogu, ale oczywiście pomagają nam w tym tajemnicy. Bo w tym skupieniu na Bogu, no co to znaczy skupić się na Bogu? Pan Bóg dał nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, On stał się człowiekiem po to, żeby nam pokazać swoje oblicze, kim tak naprawdę jest. I Pan Jezus przeżył 33 lata swojego życia. Czyli to, co się wydarzyło w jego życiu, pokazuje nam oblicze Pana Boga. I różaniec polega na tym, że kontemplujemy konkretne wydarzenia z życia Pana Jezusa i tych wydarzeń. Na początku było 15. Proszę? Na początku było słowo. Słowo. No, tak. Bo to Pan Jezus. No. Słowo. Ale słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I tak, kiedy było 150 zdrowasiek, podzielono je na 15 dziesiątek i mamy 15 tajemnic, czyli historię życia Pana Jezusa, ujętą w trzech częściach, radosnej, bolesnej i chwalebnej, w każdej po 5 tajemnic. No a Jan Paweł II dołożył jeszcze nam tajemnicę światła. Czyli takie tajemnice... życia i tajemnice z życia. Z tych trzech lat Pana Jezusa, bo była taka, nie? Tutaj mamy radosne, kończą nam się 12-letni Jezus w świątyni, znalezienie Pana Jezusa. Potem przechodzimy do śmierci, nie? Tak, modlitwy w Ogrójcu. I dlatego tajemnice światła. Jak odmawiać różaniec? Skupić się właśnie na tej tajemnicy, próbować wyobrazić sobie scenę, odnaleźć siebie w tej scenie, zadawać sobie pytania o to, co to znaczy, że Pan Jezus wisiał na krzyżu. Co to znaczy, że przemienił się na górze Tabor. Nie? Te sceny, które są, staramy się na nich skupić w momencie, w którym troszkę jak mantrę, byśmy powiedzieli, odmawiamy pozdrowienia anielskie.
I na koniec, jeszcze ostatnia część, może takie jeszcze jedno ważne pytanie. Dlaczego w ogóle warto to robić? Bo to myślę, no właśnie, ludzie sobie zadają te pytanie, nie? Dlaczego akurat różaniec? Wiesz, rozważanie Pisma Świętego, jakieś uwielbienie, a dlaczego akurat różaniec? To jest taka, można powiedzieć, sztandarowa katolicka modlitwa. Bardzo się kojarzy, tak myślę, kulturowo też. Tak nawet nie chodzi mi, że tylko, że wiesz, wewnątrz kościoła, też na zewnątrz, nie? Że różańce, że to, wiesz, nie, że to jest takie pierwsze skojarzenie, katolik, nie? W jakimś katolik, filmie, no to tak. Co, to będzie gdzieś tam miał różaniec przewieszony. Atrybut katolika. Tak, 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 że to jest jakieś takie, szczególnie te takie latynoskie kraje, nie? To oni tak lubią ten. Więc dlaczego w ogóle warto, tak na poważnie, bo jest październik, rozmawiamy różaniec w kościołach, prywatnie, dlaczego warto? Jak się uczniowie pytają, to co im mówisz? Mi pomaga robić dwie rzeczy, Różaniec Święty. Przede wszystkim przeżywać swoje życie razem z Jezusem. Okay. Często jest tak, że kiedy chcę odmówić różaniec i przeżywam coś w sobie, to zastanawiam się, do której tajemnicy z życia Pana Jezusa jest mi najbliżej dzisiaj. Czyli przeżywam żałobę, ktoś mnie prosi o modlitwę za zmarłego, biorę różaniec, odmawiam tajemnicę śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Nie? Mi w ten sposób pomaga różaniec w byciu razem z Panem Jezusem, jakby z zaproszeniem Pana Jezusa do konkretnych wydarzeń w moim życiu. Tak, no ja powiem, że po pierwsze doświadczyłem mocy modlitwy różańcowej. Widziałem, jak ona wyprasza jakieś łaski, czy zmienia ludzkie serce. Też nas w swoim życiu, ale też w życiu innych, więc to jest jakby jedna rzecz, dlaczego warto. A druga mi osobiście pomaga się, pomaga spędzić czas z Bogiem. Tak to powiem, może to jest takie, ktoś powie, co to w ogóle, o co tu chodzi. No chodzi o to po prostu, że modlitwa to jest spędzenie czasu z Bogiem i różaniec mi w tym bardzo pomaga. I to wszystko, co tutaj poruszyliśmy, że do tej konkretnej tajemnicy, że nas wycisza, że Jezus jest w centrum. Dla mnie jest to ważne i myślę sobie, ja zawsze myślę sobie, że z Marią go odmawiam. No to co właśnie papież, nie? Ten fragment, który tutaj przytoczyłem, że to z Marią kontemplujemy oblicze Chrystusa, że po prostu ja się z nią modlę. Ponieważ samemu mam duże problemy z modlitwą, to fajnie, że ona jest obok i też się modli, nie? A ona się modli doskonale, więc sposób na modlitwę polecam. Mi też różaniec pomaga rozważać Boże Słowo i to nie tylko te fragmenty, które dotyczą tych konkretnych tajemnic, ale także inne. Mam czasami tak, że kiedy nie potrafię, biorę Pismo Święte i nie potrafię jakby zacząć, wystartować, kiedy mam jakieś myśli w głowie i nie umiem się skupić na danym fragmencie, to biorę sobie różaniec i próbuję sobie, tworzę taką swoją tajemnicę różańcową. Znaczy, odmawiam zdrowaś Mario kilka razy z rzędu, nawet trzymając w ręku koronkę, myśląc o tej scenie, o tym wydarzeniu, o tym fragmencie Pisma Świętego, które rozważam, na przykład pisząc kazanie, to tak ten sposób jakby na modlitwę pomaga mi w rozważaniu Bożego Słowa. To takie drugie. Czym dla Was jest różaniec? Chętnie się dowiemy. Podzielcie się w komentarzach, czy się modlicie, jakie macie doświadczenia i dlaczego warto modlić się na różańcu. W tym momencie Wam dziękujemy i czas na patrona tego odcinka. A patronem dzisiejszego odcinka jest błogosławiony Alanus Alarosz, dominikanin żyjący w XV wieku, uznawany za jednego z ojców modlitwy różańcowej. Dlaczego? Dlatego, że te 150 modlitw Zdrowaś Mario podzielił właśnie na dekady, na dziesiątki i ustalił tajemnicę Różańca Świętego. Był wielkim propagatorem Różańca Świętego i objawiła mu się Matka Boża, która dała mu 15 obietnic związanych z Różańcem Świętym i te 15 obietnic możecie znaleźć w opisie naszego odcinka jako motywację do odmawiania modlitwy różańcowej, do szukania jej piękna. A my zawołajmy, wzywając jego wstawiennictwa. Błogosławiony Alanusie. Módl się za nami. Życzymy Wam, żeby wasze życie i wasze monitory były święte. Amen.